kochani. Cześć. Jestem tu z siostrą, jak widzicie, w moim pokoju. Tam dookoła panowie robią montaż, a my stwierdziliśmy, że nagramy dla was film, bo póki jesteśmy razem po prostu. I przechodzimy bez makijażu twarzy, bo będziemy nagrywać Gravity Matte. Coś, na co wszyscy czekają i prosiliście mnie o test tego czegoś. Kuracja ujędrniająca Gravity Matte. Będziemy ujędrnione i mam nadzieję, że też oczyszczone, ponieważ ja mam cerę mieszaną, ale z problemami w kierunku tłustej. Kasia? Bardziej taką mieszaną mi się wydaje, bo mam suchą i tłustą jednocześnie. No właśnie, często wiele osób ma taką właśnie cerę. Mam nadzieję, że będzie fajna i zaraz sobie zobaczymy. Maska jest dosyć droga, więc to tak jest różnie z tymi drogimi kosmetykami. Często mi się sprawdzają, mam sporo rzeczy z Estée Lauder, z klinika i są fajne, ale czasami trafiają się buble. Tak wygląda maska i jak otwieramy... Hello sexy, w sensie sexy to teraz nie wyglądamy, ale może będzie później wyglądać sexy. I po jednym razie będziemy już sexy. Mam nadzieję, że to zadziała. I tutaj mamy samą maskę. Tak wygląda i otwieramy razem z wami. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Aha. Muszę wbić tu pazur chyba. Dobra. To jest ta srebrna. Zobaczcie, jest srebrna w środku. Patrz, jak pachnie dziwnie. Jak drink. Jak taki drink, no. Z kokosem. Takie Malibu? Jezu, nie wiem. Ja mam ten sam problem, jak byłam z Baśką na jakichś drinkach. Coś tam pachnie, nie wiedzieliśmy jak. Nie, jak Malibu jakieś. Kurczę, to pachnie drinkiem. Nieźle. Okej. Okay. Tu jest po niemiecku, tu jest... Przeczytam Cosmopolitan od Complexion. Dobra, co mamy? Ile to się trzyma? Właśnie chcę znaleźć informacje na ten temat, bo jeszcze nic nie wiem. Mamy tu pędzelek do nakładania. Preparat ujędrniający. To nie jest maska, to jest preparat ujędrniający. Preparat to niesamowity, nowy, błyskawicznie napinający i ujędrniający skórę. Przyda nam się. Innowacyjna receptura powoduje zmianę koloru preparatu z bieli na lśniący chrom, która po odklejeniu pozostawia... Która po odklejeniu, ciekawe, że to się odklei w całości. Że w całości, byłoby ekstra i nie cierpię zmywać maski. Ja też nie. Pozostawia skórę napiątą i bardziej ujędrnioną. Składniki o szeroko ukierunkowanym działaniu współpracują ze sobą dla poprawy napięcia i jędrności skóry. Gravity Matte błyskawicznie nada twojej skórze powabnej jędrności. Jak ten, jak na paznokcie ta. Ale jak? Syrenka. Sposób użycia. Za pomocą czystej szczoteczki nałożyć grubą warstwę na oczyszczoną skórę, unikając okolic brwi oraz linii włosów. Pozostawić na skórze na 20-30 minut. Wysychając preparat zmieni kolor po całkowitym wyschnięciu, delikatnie odkleić, poczynając od brzegów. Nadmiar zmyć ciepłą wodą. Stosować 2 razy w tygodniu. Po użyciu umyć szczoteczkę wodą z mydłem oraz wysuszyć na powietrze. Omijać okolice oczu. Zobaczcie, jak to ładnie błyszczy. I pachnie Malibu. Czekaj, to wygląda na mnie. To cienka warstwa czy gruba? Powiedzieli ci? Grubą. Grubą. Czyli jakbym naprawdę nakładała Malibu na twarz i to się całe świeci. Tak Malibu pachnie? No. Wszystkie youtuberki zawsze przeszkadzają. Przepraszają za stuki, bo sąsiad akurat robi remont i ja muszę nagrywać. Znaczy my robimy remont, a my w trakcie remontu nagrywamy w ogóle, więc też jest hit. Ale Darek tam z Jezusem czuwają nad panami. Więc my możemy się tu paciać. Boże, ale się będzie śmiał? Ale teraz będzie dużo filmów z Polski, więc musicie zasubskrybować kanał Kasi, idźcie na Kesencja. Zapraszam. I zasubskrybujcie, bo warto. Będą nasze poczynania. Sobie wezmę inne lusterko, bo tak się wciskamy. No dobra. Muszę obczaić, jak ustawiać lusterko, żebyście nie widzieli. W sensie w ogóle inną kamerą będę nagrywać, bo teraz nagrywam tą kamerą do vlogów. Ogólnie będę nagrywać moją lustrzanką, więc będzie ładniejszy obraz. Ale wiecie, to jeszcze takie techniczne uwagi. Chyba nie nakładam tak dookoła, bo sobie go zwalę. Nakładaj, bo zaciągniesz całości. No musisz... Test to test, Kasia, nie robisz testów, to nie wiesz. Musisz zrobić tak, jak jest na opakowaniu. I wiesz co, tak sobie wyobraziłam, że już ściągamy i takie będziemy. Nie miałam tego paciać, tak paciam i paciam. Ja też paciam, no. Musimy napaciać dużo i w niej posiedzieć. Teraz najlepsze będzie to, jak zaraz panowie nas zawołają, żebym coś zobaczyła, czy coś tam zadecydowała. I to jest... No ile to stanowi to takie opakowanie? No właśnie, zobaczcie, zużyliśmy już 1/3, nie wiem czy to będzie widać. 1/3 opakowania na 2 osoby, więc... Na, no nie wiem, 6 razy? Wracamy do was w takim razie za pół godziny i pokażemy wam, jak wygląda ta maska. Do zobaczenia. Oki, ściągamy? Mhm. Dobra. Ja myślę, to do... O nie, konie może być czerwona taka skóra. Nie, ja mam czerwoną po prostu, bo wczoraj robiłam depilację tutaj i... Mam czerwoną. Ej, schodzi coś, jest taka gumiasta strasznie. Guma. Ej, schodzi! Guma. Zobacz. Jak balon schodzi. Ona jest taka gumiasta jak balon. Zobaczcie. Ale brudzi jeszcze. Zobacz teraz. Mi cała chyba nie zaschła. Mi zaschła. Patrzcie. Na Halloween. Druga twarz.
Ja się robiła w domu, masz mi wysyłać zdjęcia wtedy. A, będę. Urwałam już niestety, ja chciałam w całości. Prawie cała będzie. Jaka czerwona twarz! O Jezu, o ja! Ja też mam czerwoną, fu! Poczę, chciałam wam pokazać w całości właśnie, ale już chyba... Boże, to w ogóle na skrzyku jakiś. O Jezu, ja muszę zaraz z domu wyjść. Patrzcie. Fu, jaki glut. Jeszcze mi została nosie. Jesteśmy czerwone. Fuj. Ale jak, zobaczcie. Widzicie równą kreskę tutaj? Jakbym była opalona, tak ten... O kurczę, nie było tam napisane, że będę czerwona potem. Ale skóra jest faktycznie gładziutka. Sprawdzałaś? Zresztą. No więc jesteśmy. Czerwone. Czerwone, więc pierwsza rada nasza jest taka, żebyście nie robili tego przed wyjściem z domu, tak jak robi to Kasia. Ja tutaj zostaję z panami, którzy teraz robią meble, ale... Na noc raczej ja bym to zrobiła. No, lepiej na noc. Bo jest miła skóra, jest naprawdę fajna ta maska, ale... Mega wygładzana skóra, tylko że widzicie, twarz jest zaczerwieniona, więc została podrażniona. Mimo, że mamy troszeczkę inny typ cery, to mimo wszystko obie jesteśmy takie... podrażnione, ale widzę, że pory są zmniejszone. U ciebie tak? Widać wygładzenie porów, no. Nie wiem, jak to mówię, ale u ciebie tak. No chyba mogę być czerwona. Także póki co teraz Kasia make-up, jakiś krem łagodzący. Make-up. Ale buzia jest wygładzona. Stwierdziliśmy, że to jest tak, jakbyśmy były po zabiegu kosmetyczki po prostu. Jak chcecie sobie zrobić właśnie ala zabiegu kosmetyczki, tylko same w domu, to polecamy. Na kilka razy na pewno starcza. No i ta maska musi działać, no bo widzicie, efekt czerwony. Coś się dzieje. Buzia czerwona jest, coś się dzieje. Teraz jeszcze nie stwierdzimy efektu, czy ta skóra jest napięta i tak dalej. Możemy powiedzieć jedynie, że jest miła, że jest przyjemna w dotyku. Także to na pewno robi. Fajnie się ją nakłada, myślę, że to będzie super sprawa znów na takie, wiecie, posiadłowe z przyjaciółką. O Jezu, chciałam to powiedzieć. No właśnie, że jak wieczorem się spotykacie we dwie, no tak samo jak ta maska puchnąca, której Kasia się boi. Nie, ja nie chcę tego, będę wyglądać jak goblin jakiś. No wyglądałam jak goblinica. Także polecam na wieczory z przyjaciółką, na pewno na kilka użyć starczy. Myślę, że na 6 do 8 spokojnie. Bo tutaj zużyłyśmy, no myślę, że 6 do 8 użyć na pewno ona starczy. Jest droga, ale no... Za coś się płaci. Przede wszystkim za to, że to jest coś innego. Ma troszkę inne działanie niż taka przeciętna maska. Czy działa, to mówię, na dłuższą metę musiałbyśmy ocenić pewnie w denku. Ale razie mi się podoba. Będę robić, ale wieczorami. Zostawcie nam kciuki do góry, jeżeli podobał wam się ten test. Będziemy wam częściej nagrywać takie rzeczy. Na pewno z Kasią nagramy teraz kilka filmów, bo przyjechała do Polski. Więc skorzystamy z tego. Będzie haul, będziemy się też wspólnie szykować, get ready. Więc czekajcie na to. Idźcie na kanał Kasi, zasubskrybujcie, bo będzie dodawała więcej filmów w końcu. I żegnamy się z wami. Pa, pa, kochani. Cześć.